Jeleniogórzanie pamiętali. To była tragedia, która wstrząsnęła nie tylko Polską, ale wstrząsnęła Europą, wstrząsnęła światem. Tradycja i nowoczesność w nowym rynku. Dzisiaj rzeczywiście łączymy tradycję z nowoczesnością. Jednym głosem z Ukrainą. Warto tym ludziom pomagać w różny sposób, tak jak miasto pomaga i jak hotele pomagają. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 11 kwietnia. Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Dziesiątego kwietnia pod tablicą pamiątkową przy kościele garnizonowym oddano hołd osobom, które 12 lat temu zginęły w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Tym razem w naszym mieście ze względu na szacunek dla uchodźców z Ukrainy nie włączono syren alarmowych. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej 10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot, na pokładzie którego znajdowała się delegacja najważniejszych osób z kraju, uległ katastrofie. Zginęło 96 pasażerów. Mieszkańcy Jeleniej Góry nie zapomnieli o tragedii, do której doszło 12 lat temu. W minioną niedzielę pod tablicą pamiątkową z nazwiskami wszystkich ofiar złożono kwiaty i zapalono znicze. Zginął kwiat polskiej polityki, kultury i gospodarki z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Myślę, że mieszkańcy naszego miasta pamiętają o tym wydarzeniu, bowiem w tej katastrofie zginęli również honorowi obywatele naszego miasta, pan prezydent Kaczorowski i pan Jerzy Szmajdziński. To była tragedia, która wstrząsnęła nie tylko Polską, ale wstrząsnęła Europą, wstrząsnęła światem. Elita polityczna Polski zginęła z parą prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskim na czele, ale byli też i nasi honorowi obywatele Jeleniej Góry, jak pan prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent na uchodźstwie, i pan marszałek Jerzy Szmajdziński, który był posłem tej ziemi, ale przez wiele lat pełnił funkcję i ministra obrony narodowej, i marszałka Sejmu. Także to była wielka tragedia dla nas wszystkich. Musimy o tych ludziach pamiętać, którzy kreowali politykę obecną po przemianach, więc tą demokratyczną. Będziemy naprawdę pamiętać, to był taki moment, którego nie da się wymazać z pamięci. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za pamięć i za obecność na dzisiejszej uroczystości. W miniony weekend baby wielkanocne, pisanki i palmy wypełniły galerię Nowy Rynek. Celem prezentacji tradycyjnych stołów wielkanocnych było kultywowanie polskich zwyczajów. 9 kwietnia odbyła się prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych, podczas której można było posmakować i zakupić m.in. potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z kilkunastu powiatów Dolnego Śląska. A wszystko to miało miejsce w galerii Nowy Rynek w centrum Jeleniej Góry. Dzisiaj rzeczywiście łączymy tradycję z nowoczesnością, a więc ta prezentacja potraw, stołów wielkanocnych odbywa się w centrum handlowym, ale myślę, że to jest z jednej strony znak czasu, a drugie dotarcie do tych dolnoślązaków, którzy na co dzień styczności z takimi typowymi ludowymi tradycjami nie mają do czynienia. Święta wielkanocne niosą z sobą piękne tradycje od wielu, wielu wieków. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani frekwencją, dlatego że 20 kół gospodyń wiejskich zdecydowało się zgłosić, przyjechać tutaj, wystawić swoje tradycyjne produkty spożywcze. Prezentacji tradycyjnych potraw towarzyszyły występy zespołów ludowych. Członkowie koła są członkami zespołu Złote Nutki Przedwojów i mamy dzisiaj prezentację swoich utworów związanych typowo z Wielkanocą. Jakie to są utwory? To są utwory opiewające narodzenie Pana Zmartwychwstanie,
No i wszystkie tematy związane ze święceniem pokarmów, teksty takie ludowe, typowo ludowe. Tygiel kultur i smaków i tradycji, gdzie się z różnych stron Polski i tej przedwojennej, i tej powojennej mieszkańcy spotykają i to też ma swoje odzwierciedlenie na naszych stołach wielkanocnych. Dolny Śląsk słynie z wielu ciekawych inicjatyw, z bardzo ciekawej tradycji. Na Dolny Śląsk po II wojnie światowej przybyły osoby z całej Europy, najwięcej oczywiście ze wschodu. I dzisiaj na tych stołach wielkanocnych, dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego, KOWR-u, możemy podziwiać, smakować, degustować. Dzisiaj proponujemy różne pasztety, paschy, faszerowana kaczka jest, jajka w skorupce zapiekane, jajka faszerowane, jajka zapiekane w mięsie, paschy, babki, serniki, chleb ręcznie pieczony, własnie kręcony. I mówię, pasztety mamy też właśnie same robimy, wędliny też, nasi mężowie nam pomagają w tych przedsięwzięciach i staramy się, żeby to kultywować dalej, przekazać swoją tradycję naszym dzieciom, następnym pokoleniom. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo lubię w ogóle takie kiermasze, ze względu na to, że przypominają mi dzieciństwo. Można poczuć już święta, tak jak przypomnieć sobie, tak jak kiedyś bywało. Jeśli święta wielkanocne, to oczywiście palmy i pisanki. W trakcie sobotniego wydarzenia zorganizowano konkurs, w którym pierwsze miejsce w kategorii pisanki wielkanocnej przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich Lubiechowianki z Lubiechowej. Natomiast pierwsze miejsce kategorii palma wielkanocna zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Folk z Przedwojowa. Impreza zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W Szklarskiej Porębie w hotelu Blue Mountain Resort odbyło się wyjątkowe wydarzenie, z którego dochód przekazany zostanie na pomoc obywatelom Ukrainy. Jednym głosem z Ukrainą to koncert charytatywny, który odbył się w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Jak widać, pogoda nie dopisała. Jednak gorące i otwarte serca uczestników tego wydarzenia rozgrzały atmosferę do czerwoności. Każda osoba, którą widzą Państwo teraz na ekranie, podzieliła się tym, co ma najcenniejszego – swoim czasem. Dodatkowo mogła wesprzeć całą akcję drobnym datkiem. Myślę, że te osoby, które w Szklarskiej Porębie są, a jest ich 1300, tylko przypomnę, uchodźców z Ukrainy, to przecież dla nich to robimy. Głównie dla nich, ale również i chyba dla nas, żeby pokazać nasze otwarte serca i otwarte serca organizatorów, bo o nich trzeba powiedzieć bardzo głośno. Po prostu tak trzeba. Z racji osób, które zatrudniamy z Ukrainy, sytuacji, która dzieje się na świecie, nie mogliśmy zostać obojętni i nie przyłączyć się do tej ogólnopolskiej tak naprawdę zbiórki, bo pieniążki, które dzisiaj zbierzemy, zostaną przekazane na polską akcję humanitarną, więc po prostu to było naturalne. Bez względu na to, czy dzisiaj będzie tu 3000 osób, czy 100 osób, to oni chcieli oddać, pokazać, że warto tym ludziom pomagać w różny sposób, tak jak miasto pomaga i jak hotele pomagają. Jednak pomoc Szklarsko-Porębiańskiego Resortu nie ograniczała się tylko do tego jednego wydarzenia. Przez cały miesiąc zbieraliśmy rezerwacje, z których 5% z pozyskanych rezerwacji przekazujemy na wsparcie ludzi w Ukrainie, ale też uchodźców, którzy przybyli do Polski. 50% pieniążków zostało w Polsce, 50% pieniążków, które zebraliśmy, zostały wysłane bezpośrednio do Ukrainy. Nie w formie finansowej, ale w formie zakupionych towarów, urządzeń medycznych, rzeczy, które były tak naprawdę najbardziej potrzebne do wysłania do Ukrainy. Wróćmy do tego, co działo się przed hotelem, a działo się naprawdę wiele. Powstało małe miasteczko, w którym czekało na wszystkich wiele atrakcji. Nasza szkoła zorganizowała kiermasz cias, gdzie wszystkie datki zostaną wysłane na Ukrainę. Uważamy, że to jest super akcja charytatywna, uwielbiamy pomagać. Oprócz tego nasi uczniowie są wolontariuszami w akcji i chodzą i zbierają pieniądze. Dzisiaj przyjechaliśmy z escape roomem, który polegał na odtworzeniu akwareli Hitlera za pomocą farb akwarelowych. Utrudnienie było takie, że jedna osoba była przypisana do jednego koloru. Czyli im więcej osób, tym lepiej się narysuje obraz. A to wszystko dla zabawy jest. Zapraszamy, tutaj uczymy pierwszej pomocy, coś bardzo mega ważnego w naszych czasach, znaczy nie tylko w naszych czasach, na dzień, na co dzień, tak aby każdy z nas potrafił rzeczywiście udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
Dodatkowo można było nabyć piękne rękodzieło na stoisku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Pyszne miody, dobrze zjeść i jeszcze lepiej się pobawić. Tego dnia na scenie zagrało oraz zaśpiewało wielu artystów, a wśród nich wystąpił dobrze znany w regionie Leniwiec. A gwiazdą wieczoru był energetyczny Enej. Dzień pełen wrażeń zakończył pokaz laserów. Zapraszam na skrót pozostałych wydarzeń. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu otwarto nową pracownię kardiologiczną. To w niej leczone będą dzieci z wadami serca wymagającymi nowoczesnych rozwiązań. Uzyskanie dostępu do angiografii dwupłaszczyznowej nie tylko ułatwiło pracę lekarzom, ale przede wszystkim zwiększyło możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, zmniejszając zapotrzebowanie na środki kontrastowe. Pracownia powstała przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt stworzenia pracowni to prawie 8 milionów złotych. Warto dodać, że oddział kardiologii dziecięcej obejmuje wysoce specjalistyczną opieką dzieci z całego kraju i od kilku lat odnotowuje wzrost liczby małych pacjentów. Wiele kontrowersji wzbudził sobotni trzecioligowy mecz Karkonosze Jelenia Góra - Polonia Bytom, który ostatecznie rozegrany został przy pustych trybunach. Lokalni kibice zgromadzeni pod stadionem nie byli pocieszeni. Nie tylko dlatego, że nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale także ze względu na to, że biało-niebiescy ponieśli porażkę. Mecz zakończył się wynikiem 1-2. Z kolei kibice Polonii Bytom dotarli do Radomierza, gdzie postawione zostały patrole policji. Kolejny mecz odbędzie się 15 kwietnia. Karkonosze Jelenia Góra zagrają w Wodzisławiu Śląskim z miejscową Odrą. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu pięknego popołudnia. Do zobaczenia.